Dobrze, witamy w kolejnym raporcie. Cześć. Cześć Robert. Cześć, cześć. Tu Karol po drugiej stronie. Dzisiaj gramy Chaos na Orki po raz kolejny. Misja, jaką dzisiaj gramy, to po raz kolejny jest Capture and Control i Dawn of War. Tym razem mamy odpowiednie wystawienie, czyli wystawiamy dwa trupsy i jeden HQ. I co wystawiłeś, Robert? Mamy trzy trupsy Plagasów, jeden zapakowany w Rina. Mhm. No i HQ w postaci Sorcerera, Chincha. Reszta czeka w rezerwach grzecznie. Co tam czeka? Dwa składy obliteratorów i jeden bardzo duży skład terminatorów, również z markiem Chincha. I masa śrubek i z dowiasów. Tak, i tam śrubek, to specjalne wsparcie. Dobra, ja wystawiłem Dreda jako troop choice, Big Maca i zapakowanych chłopców. Twój obiektyw jest oczywiście w tamtym budynku. Mój obiektyw jest w tym budynku. Czekaj, że mamy cały stół do popisu. No i ja dalej mam Battle Wagon, drugiego Dreda, traki, 6 kilakan, 3 devkopty, masę chłopaków i lutasów. Także tak, czyli zaczynamy twoją pierwszą turę, chyba że ukradnę ci inicjatywę. Chyba, że. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, to rzucam na... Rzucę live. I 4. No dobrze, to zaczynasz pierwszy. To startuj. No dobrze, zakończyliśmy pierwszą turę chaosu. Nie stało się w niej zupełnie nic. Co się wydarzyło, powiedzmy? Co się nie stało? No, nie, w zasadzie za każdym razem, gdy próbowałem wypaczeć, no niestety brakowało. I to brakowało ci cali, żeby nie wypaczeć. Wypaczeć. Trochę się poprzemieszczaliśmy, powychodziliśmy terminatorami, oblitami. I dwie pary oblitów wyszły. No ale twoi chłopcy coś zobaczyli, mam ciężarówki. Zobaczyli, tak, i strzelili plazmu niestety za słabo, nie? I tak. I to prawda. I tak, i w zasadzie to koniec mojej tury. No. No dobra, to teraz czas na orki. Tada. Dobrze, to jest koniec mojej tury. Moje orki się wysypały. Wysypał się Battle Wagon z kilkanonem kanonem. 6 kilakanów i dread. Tutaj się troszeczkę posunęło, lutasy posunęły się, przyspidowała tutaj troszeczkę nam ciężarówka. Druga ciężarówka spróbowała strzelić w Rhinosa, oczywiście z 2 razy trafiła jak na orki, to jest sukces, ale niestety nic nie zglansowało, ani nie penetracji, że nie było. No i oczywiście Dredd też próbował strzelać, ale nic nie widział, zabrakło mu pół cala. Trudno. Dobra, już kończy się nam night fighting i zaczynamy normalną turę. Dobrze, tura druga. Niewiele się zmieniło poza troszeczkę wydajnym strzelaniem i z immobilizowaniem? Z unieruchomionymi. Death Dreadem, jednym kilakanom i moim wagonem, które stoją tutaj. W poprzednim nagraniu zapomniałem dodać, że devkopty jeszcze wleciały. No i tak, poza tym w chaosie się nic nie zmieniło, poza tym, że jeden oddział wyskoczył z budynku i tchórzliwie schował się za beczkami. Oblity się ruszyły bardzo szybko dzisiaj. Bardzo szybko się tym razem ruszyły. 5 cali. 5-6, chodzą. Chodzą. Dobrze, teraz orki, no zobaczymy, co orki wymyślą. A no tak, trzeba zostawić masakrę. No tak. Co się działo? Orki się wysypały. I tak, nie udało im się zrobić nic Rhinosowi. Niestety, zasłoniły się ładnie przed całą resztą terminatorów. Tutaj orki pozabijały 3 w sumie chyba, nie? Trzech plagasów. Mhm. Jeszcze zostrzałem z ciężarówki. Dredd już jest mobilny. Kan jest mobilny, reszta nic nie zrobiła. Moje devkopty próbowały strzelić w oblitów, ale były poza zasięgiem albo nie trafiły. No i to by było na tyle na tej turze. Jaki plan na twoją trzecią turę? Trzeba wszystkich zabić, nie? Dobra. Będziemy rzucać kością, będziemy zabijać. No, to była dosyć długa tura. Ale działo się dużo. Co się działo? Działo się rzeczy następujące. Tutaj, kto to jest w ogóle ten niebieski goleś? Od pana czarodzieja Terminatora zaczniemy. Tak, posypał grypę na tak. Moich orków. No tak, on sobie wiatr, wicherek chaosu. Ale... No to skulkowało zdjęciem naraz tam... Ośmiu kolesi zdjęły. Ośmiu zdjęliśmy. Potem w wyniku dalszego strzału Terminatorów był piękny pojazd. I przy okazji tam ten zszedł kolejny ork.
pojazd został zwrakowany. Trochę może przeszkadza, nie przeszkadza. Kolejny pojazd został również został wysadzony przez panów. Trochę mi tutaj przeszkadza dojściu, no ale co? Wysiadających, tak, z Rinosa. Aha, no dobra, fajnie. Co? Jeszcze go nie zrobiliśmy. Tak, asaltu jeszcze nie zrobiliśmy. No. To wrócimy po asalcie, zobaczymy co się stanie w tym asalcie. Jasne, o tutaj. Jasne, bo przecież... Ilu tam jest 10, nie, 11 kolesi na twoich dwóch. Dwóch, a no i zwykle sobie będzie tak, dobrze. Razy, tak. No dobrze, teraz bardzo płynne przejście, nikt nie wie, że zrobiliśmy teraz przerwę. Rozwiązaliśmy teraz asalt i zniknęły dwa Plague Marinesy. Moje orki weszły do budynku, zajmują objective, który jest zajmowany teraz przez 5 kolesi w tym momencie, no i bandę terminatorów, 2 oblity, no i tutaj jeszcze kolejnych 5-6? 6. 6, no to ładnie. Dobrze, zobaczymy co tam mi się uda wywalczyć, zwykłe orki w sumie w końcu. No jaki mój plan na tą turę, cóż, pchnąć tą hołotę tutaj. Coś zrobić devcoptami, znaczy no zniszczyć oblity podejrzewam. Aha, no i ten, który opara się grypie, musi rozwalić Rhinosa teraz. No automatyczne hity naczekają ciebie, więc wiesz, będzie dobrze, będzie dobrze. Okej. Okay. No tak, kombat nam się rozwiązał. Prawie, o której prawie zapomnieliśmy. Prawie. Tutaj w budynku moje orki wlazły. Wycięły wszystkich plague'ów oprócz jednego, który nadal pilnuje flagi. Tu mój jeden ork, nie wiem czy będzie widać, ale wykręca flagę. Próbuję wykręcić. No tak, co tam się jeszcze działo? Mój nob zniszczył Rhino. Idealnie je blokując, tak? Wiem. I ucieka z powrotem do swojej bańki mydlanej. Czyli Big Maca siejącego Custom Force Field. Super. No mój dread oczywiście w zniszczonym traku utknął, drugą grę z rzędu, rewelacja. No tak, lutasi nie zrobili nic nie zrobili, nawet chyba nic. No i moje devcopty oczywiście też nie zrobiły nic, ale jest plus, mój wielki czołg się ruszy w końcu. Chyba znowu go trafisz i będzie po ptokach. No dobrze, to będzie tura czwarta twoja w tym momencie. Chyba tak. Dobra, no na razie obiektywy są wolne. Dobra. Okej, okay, po turze czwartej. Po twojej turze czwartej mamy następujący rezultat. Dwie zszejkowane kilakany, które nic z tym w tej turze nie zrobią. Znowu w tym. Nie może strzelać, tylko w tej turze. Battle Wagon. Ty tutaj wykorzystałeś wszystkie swoje moce, strzeliłeś promieniami. Zabiłeś mi mojego noba, który był moją szansą na objective, który uciekał sobie plecami do ciebie odsunięty. Ci kolesie twoi Plague Marinesi wyszli, żeby ostrzelać budynek. A moje orki za to wygrały kombat i mają objective w tym momencie. Z koniec czwartej tury mam objective. Ty nie masz objective'a. Nie mam. Ale nie mam też swojego objective'a, ponieważ tutaj twoje oblity wytłukły mi moich lutasów, którzy co prawda nie zajmowali objective'a, ale chociaż wyglądali. Chociaż go kontestowali, tak? No dobrze. Zobaczymy co tu wymyślę na tą. Tak. 0 sukcesów, moi drodzy. Nic. Nie, przepraszam. Terminator. Zabiłem jednego Terminatora tutaj. Jest dziura po Terminatorze. Wspomnienie. Skąd szedł? Z Rokity szedł chyba, nie? Tak, chyba z Rokity dostał. Tak, dostał. No moje devcopty oczywiście znowu nie dostały. Tak, czyli pomysł z forum, żeby założyć bassoły im chyba jest... Na pewno będzie działać. Chyba muszę ich przemienić. No, oblity nie dostały nadal od moich lutasów. Wszystkie znaczniki poschodzone, czyli poschodziły. Czyli wagon może w końcu coś zrobi. Kany się ruszą. No i w końcu dread może się ruszyć, jeśli znowu nie wrzuci jedynki. Będzie super. A długo nie zabił. No, ale nadal siedzę na obiektywie, więc jest dobrze. Jest dobrze. No to tak. Koniec twojej piątej tury. Ha, złapałem cię na piciu. Cóż, oblity zadały kolejnego wunda na moje devcopty, które są bardzo statyczne w tej grze. Twoje drugie oblity unieruchomiły znowu mojego dreada. Jest fantastycznie. Udało ci się odbić objective, także masz swój objective i siedzisz kolesiami. No, po wystrzale, po całej kanonadzie, którą zrobiłeś swoimi terminatorami, super sprawa.
No ja w tym momencie będę próbował się dobić i skontestować obiektyw, żeby chociaż uzyskać remis. Zobaczymy. No i może ten koleś coś w końcu zrobi. A nie tylko będzie stało się on patrzył. On ma charyzmę. Te. I umiejętność ściągania ognia. To... No tak, po mojej turze nastąpiło pewne skoncentrowanie sił orkowych. Jak widać, wszyscy celują w tym jednym budynku, w ten jeden budynek. No tak, wystrzelił właściwie wszystko. Wszystkie big shooty, grodzuki, rocket launchery, rokity, znowu big shooty i nawet duże działo strzeliło, nic się nie stało. Zdjąłem dwóch. A właśnie, nie powinien rzucić na liderkę jeszcze? Nie, bo to oni są filles. O cholera. No to bunda nie biorą? Nie, nic? Nie. Bez taki. No dobrze, no to w takim razie... Aha, tak, no mój dread znowu jest odblokowany, może się ruszać, ale niestety pewnie teraz zostanie w czapę i się na tym skończy. Jest to piąta tura, bo rzucamy na szóstą? Piątą turę, tak, rzucamy na szóstą turę. Rzucaj, zobaczymy co się tam wyjdzie. 1-2 to nie gramy, nie? Jak nie pamiętam. 1-2 chyba, no rzucaj. 3, no to gramy. Tak mi się wydaje, że 3, 4, 5, 6 to gramy, później 5, 6. Możemy to sprawdzić. Możemy to sprawdzić, momencik. A więc tak, gramy szóstą turę. No dobrze, no jakie plany na ostatnią turę? Cholera, zapomniałem coś zrobić. Zapomniałem rzucić bombę na twoich kolesi. Ha. No dobra, i te... Złożyjcy śmiech. Czyli są tak przydatne, jak się spodziewałem. Tak? Że łatwo o nich zapomnieć. No dobrze. Robert, jakie plany na szóstą turę? Co masz zamiar zrobić? No sprawa jest prosta, trzeba zabić wszystkich. Nie, no masz objective, tak? Masz objective tutaj. Właśnie, koniecznie trzeba wybić wszystko co wzornikowe, czyli prawdopodobnie będę ostro celować na grudzukę tego. Na grudzukę. Prawdopodobnie będę również próbować zjąć, albo przynajmniej znowu wbić immobila temuż otoż pojazdusz, uniknąć fatalnej szarży dreda. W związku z tym trzeba będzie oblity przesunąć. Czarodziej pokaże znowu pewnie co potrafi, bo jak na razie spisuje się świetnie. Ręki miałeś rację. Coś jeszcze? No już, do zobaczenia wkrótce. No ja jeszcze, może ja powiem co jeszcze planuję. Nie wiem. Ja planuję ogólnie przesunąć wszystko jak najbliżej, wystrzelić wszystko co mogę. Później z opuszczoną głową zwrócić i pozbierać swoje łuski. Tajemnicza taktyka orków. Tajemnicza taktyka orków, dokładnie. Dobra, no to do zobaczenia na następnej turze. No dobrze. Ja nie będę nic mówił, po prostu się pochwal. Pochwal. Otóż tak. Ale tak, to jest eksperymentalnie, tak? No bo popełniłeś błąd. Nie, jestem idiotą, nie? No dobra, dawaj. Zaszarżowałem dreda. Czym zaszarżować? Bo zniknął już. O, tym kolesiem, tak? Tym bardzo efektownym w ogóle i efektywnym. I tu zaszarżowałeś Deda przez... Udało ci się pokonać Dangerous Terrain? Dangerous, w ogóle wszystko mi się udało, za wyjątkiem tego, że zapomniałem czemu to zrobiłem. Okazało się, że miałem Melta Bombę, ale zapomniałem o tym. W związku z tym uśmialiśmy się ze mnie, jaki to jest ten głupi. Po czym dostałem klapsa. Od Dreda, no i niestety zbiłem figurkę i w tym momencie przypomina mi się, że jednak miałem Melta Bomby. No miałeś. Poza tym zaatakowały twoje oblitki moje devkopty i prawie ci pozwoliłem nie uderzyć na 4+, ale przypomniało mi się, że poszedłem FPH-em 12. Co więcej się stało? Nic więcej się nie stało, bo tutaj... A, zniszczyłeś Mikielakana jeszcze. No i ten ma wbity jakiś tam, że nie strzela, nie? Który? A tak, zapomnieliśmy znacznik, panie Boże, tak. Nie może chodzić i strzelać, racja. No i nadal siedzisz na obiektywie z czterema kolesiami, tak? Dobrze? Tak, czterema kolesiami. Dobrze, no. To jest więcej się zabawić. Dobrze, to jest tura szósta, no ja spróbuję jeszcze zdjąć twoich kolesi, żeby jakoś remis tutaj osiągnąć, albo zaszarżować swój obiektyw, no zobaczymy. Dobra, do zobaczenia po szóstej turze. No dobrze, tura szósta moja zakończyła się... masakrą niemałą. Zniszczyłeś mi jednego... Znaczy zasaltowałeś w ogóle kany, tak? Zniszczyłem ci... Kany nie. No ja ciebie zasaltowałem. Kany ciebie zasaltowały. Zniszczyłem ci trzech Terminatorów, z czego jeden zginął przy wybuchu, nie? Nie. Ofiar nie było. Tak. No więc eksplodowała i tak dalej. Dev kopty uciekły na bok strzelając w budynek. Oczywiście zapominały przerzucić swoje twinlinki. Fantastyczna sprawa. Dev Dread utknął na Rhinosach, nic mu się nie stało większego, oprócz tego, że jest immobilny. Tutaj kany się troszeczkę posypały, no bo postrzelałeś tymi swoimi plazmami.
A mój dread tutaj świetnie poradził sobie, wyciął dwa oblity i zmierza w kierunku siódmej tury i twojego obiektywa. No i zobaczymy, co się stanie dalej, nie? Zobaczymy. Rzuć kością. 5-6 gramy dalej. Ja pierdolę. Gramy dalej. Dobrze, że szarżowałem i dobrze stawiałem znaczniki. Dobra, no to do zobaczenia po turze siódmej. No tak. Co zrobiłeś? Powiedz, co zrobiłeś. No, dreda zlikwidowałem, bo po co ma tak stać i do mnie strzelać? No. Jedną devkoptę zdjąłem, chciałem dwie. No niestety. Jedna pałeczka wyskoczyła i... oczywiście wbiłem... Znowu efekt shake'a. Shake'a dreadowi i znowu nic mi nie zrobi, tak? Tak. No ale jesteś nadal troszkę zagrożony, ponieważ stoi tam devkopta. Troszkę bardzo. Stoi tutaj devkopta, która może ci odebrać znacznik. No starczy, że leci, nie? I przeżyje testy na Danger Strain. No tak. Tylko takie. Znając moje rzuty, gdzie moje drenoty się utykają, no to nic takiego, nie? Dobra, to zobaczymy. Ja na razie nie mam znacznika ani jednego, ani drugiego. Co zrobić? Tak, ściśnięta devkopta odebrała ci znacznik. Co na ten temat powiesz? No co mogę powiedzieć? Generalnie... Bitwa dość wyrównana. Wydaje mi się, że mogłem niektóre rzeczy zrobić lepiej. No właśnie, co mogłeś zrobić lepiej? Mogłem zdecydowanie nie ginąć moim sorcem nadaremnie. No mogłeś, ale to jest błąd, no... Pomyliłeś się, no to... No nie, no na tym polegają. Błędy. Bardzo, bardzo dużo ciągłych stuntów, shake'ów. Na moich pojazdach, a mało zniszczeń. Tak, mało zniszczeń w sumie. Biorąc pod uwagę, ile było tych wbitych, no ale to już kwestia szczęścia, to nie do końca jakby moja wina. Dokładnie. Generalnie okazało się, że nieźle ustawiłem Terminatorów. Całkiem niezły pomysł, 10 termosów ze znaczkiem. Mm-hmm. Drogie, ale siłę ognia ma sporą, sieją trochę po strach. Wydaje mi się, że jest ok. 2x2 oblity, no to chyba najlepsze, co mogłem zrobić ze względu na ten... No tak, tam stały cały czas dwa. No stały i tak, no. I tutaj gdzieś stały cały czas dwa, nie? A tak to wydaje mi się, co mogłem lepszego zrobić, to może nie rozdzielać plagasów na 3 ekipy, mogłem zostawić dwie duże, po 10. Myślę, że więcej by zdziałali, albo chociaż dłużej by wytrzymali gdzie nie, nie? Mhm. Choć też różne są teorie, bo wtedy mogę więcej specjał albo pomóc wziąć. No i więcej oddziałów może strzelać, nie? No. Więcej oddziałów może strzelać. No dobra, no to teraz, co ja zrobiłem źle? No ja przede wszystkim... za bardzo się tutaj zagnieździłem na początku i później utknąłem troszeczkę, ponieważ żeś mnie obstrzelił. No ale to też wynikało z misji, prawda? No bo niestety nie mogłem wszystkiego wystawić, a później... No dawno Worma to do siebie, że ciężko cokolwiek zrobić strzelającymi jednostkami przez utratę pierwszej tury, no. A później, no później się zakorkowałem i nie mogłem nigdzie dojść. No tutaj później, jak już doszedłem, zaczęło się dziać, ale niestety nie wystarczająco dużo, żeby dobiec. No... pojazdy, dwa utknięte pojazdy, które robią Dangerous Terrain i Difficult Terrain zarazem, zlikwidowały mi dwa pojazdy, nie? Jednego Dreada i Killakana, który właśnie... De facto biły ci te immobile, no, które tu... No faktycznie doprowadziły do tego, że stoisz do mnie tyłem, to jest rzadka możliwość walkera mieć tyłem i... No dokładnie, no ale jednak cel był ważniejszy misji niż to, że stoisz cię tyłem. To... Ale sądzę, że dobrym pomysłem było to, że wykorzystałem ciężarówkę jako zasłonę przed twoimi Terminatorami, którzy wtedy stali tutaj? No nie, tutaj. Oczywiście, bo się musiałem nałazić, tak stojąc tutaj strzelałbym z sorca i ze wszystkiego. Zdecydowanie siłą. A tak cię tutaj... Sprawą. No dobra, no to chyba tyle, nie? Bo właściwie wszystko zrobiliśmy, no jeszcze devkopt, oczywiście muszę zmienić uzbrojenie devkopt, bo... Widzę, że jednak bassoły by dały lepiej sobie radę i... Dałyby, zrobiłbyś mielonkę z oblitów dawno temu. No? Oblity już by, bo tym bardziej, że oblity atakują jako ostatnie, więc może nie miałby szansy zaatakować przy 9 atakach, które mają do kopty. Wydaje mi się, że nie po tym, co tutaj zobaczyliśmy dzisiaj, to nie jest szczególnie, że trafia mnie na 6, tak? Na 6, na 6 cię trafia, no bo... Czy ja? Ty trafiasz na 6, bo jeżeli pójdę 12. W grupu, tak? Dokładnie. Także masz mało nikłe szansę, żeby coś zrobić. No dobra. Co zrobiłeś źle, to zapomniałeś o nim, nie? No tak, zapomniałem swojego meka przesunąć w środku budynku, żeby dalej siał na pole. No bo niestety stojąc tutaj 6 cali mu zabrakło, żeby siać na przykład na mojego dreada. Kto wie, może bym go uratował przed tym rezultatem. Ale tak czy siak osiągnąłeś cel przez szybką, mobilną jednostkę, która przeżyła
jakoś tam parę strzałów z obitu. No dokładnie. No dobra, co, jaki będzie twój następny model do pomalowania na następny raz? Co zrobimy? Zdecydowanie chcę skończyć obliteratorów. Mhm. Pomaluję wszystkich sześciu, mam nadzieję, poprawię sorca i wydaje mi się, że jak na razie to styka. No nie za dużo, nie za dużo, żeby było realne, nie? Tak, czyli tak, tak. Czyli dwa oblity te i dwa oblity te tutaj. I w domu te, które mam, tak? A masz jeszcze w domu jakieś dwa, tak? No i tego sorca chcesz skończyć, tak? Chcę go skończyć, bo parę rzeczy jeszcze wymaga poprawić. No dobra. No to tak, to ja przede wszystkim chcę skończyć swoje... trochę odzoomuję. Ja przede wszystkim chcę skończyć swoje kilakany, te tutaj trzy, które mam takie bardziej do walki wręcz, bardziej na piechotę nastawione. I tu mam jeszcze jedną gdzieś. I tu mam jeszcze jedną kilakanę, gdzie ona jest? Tak, czy ona, ta już jest prawie skończona. Resztę muszę skończyć. To chcę pomalować na następny raz, no a później będę się brał za dredy i inne takie rzeczy. Dobra, no to do następnego razu. Dziękujemy za uwagę.